Witam Was na kanale Videoblog Tech, moi drodzy. Korzystając z okazji, że posiadam jeszcze Ryzena 1600 w testach, jeszcze AMD mi go nie zabrało z powrotem sampla testowego, postanowiłem przetestować na tym procesorze 4 chłodzenia. Jak ten procesor sprawuje się z 4 różnymi chłodzeniami, jakie temperatury osiąga zarówno w stoku, jak też po podkręceniu. To tak z ciekawości, czy warto kupować droższe, wydajniejsze teoretycznie chłodzenie do Ryzena serii 5, czy też wystarczy nam jakieś najprostsze, może nawet boksowe. Od na przykład Ryzena 1700, mam tutaj Wright Aspire'a właśnie z mojego prywatnego Ryzena 1700. Od niego zaczniemy testy, potem przejdziemy do Wrighta Maxa, który jest dodawany do procesorów 1800X. Potem sprawdzimy chłodzenie Fortis 3 od Silentium PC. I na końcu zrobimy test układu chłodzenia IO cieczą Be Quiet Silent Loop 240. Porównamy sobie, jak te chłodzenia zachowują się z tym procesorem i na ile są w stanie go schłodzić. Testy przeprowadzimy na płycie Gigabyte AX370 Gaming 5. Zamontujemy tam o 16 GB pamięci DDR4 i to wszystko nie będziemy tym razem montowali do obudowy. Będzie to test bench otwarty, że tak powiem, żeby można było wyciągnąć realną wydajność chłodzeń, bo wiadomo, czasami w naszych obudowach mamy 3 wentylatory, czasami mamy tylko jeden, czasami mamy 4. Natomiast robiąc test na zewnątrz obudowy, wiemy, że wpływ na temperaturę procesora ma jedynie chłodzenie na nim zamontowane oraz temperatura otoczenia. Dodam jeszcze, że do wszystkich chłodzeń będę używał pasty Gelit GC Extreme. Pasty, którą standardowo daję na każdy procesor, który montuję w komputerze klienta i też używam standardowo tej pasty do testów. Jest tańsza od Grizzly'ego Cryonauta, natomiast jest równie dobra, polecana przez wielu overclockerów na świecie. W przypadku montowania chłodzenia boksowego, że tak powiem, w tym przypadku Spire'a, Wright Aspire'a, dołączonego do Ryzena 7700, tutaj nie ma problemu z mocowaniem, nie musimy zmieniać backplate'a, czyli mocowania tylnego naszego chłodzenia. Wystarczy odkręcić te plastiki, które są standardowo dołączone do płyty głównej i nasz boksowy wentylator, chłodzenie nasze boksowe idealnie siada nam na bracket, który jest zamontowany fabrycznie w naszej płycie głównej. Nie ma potrzeby jego demontażu od tylnej strony płyty głównej. Inaczej sprawa się ma oczywiście w przypadku, moi drodzy, jak montujemy chłodzenie Fortisa 3. Do tego są już potrzebne specjalne mocowania dostarczane przez producenta, czyli te oryginalne trzeba zdjąć przeważnie, odkleić delikatnie od tyłu płyty głównej. Ono jest przyklejane, w moim przypadku już nie, bo już zerwałem ten klej, ale widzicie, tu powinien być klej, który już u mnie nie działa, ponieważ już ściągałem tą podkładkę kilkukrotnie. Trzeba to zrobić delikatnie i zamontować zamiast tej fabrycznej podkładkę mocowanie, które jest dołączone do naszego customowego chłodzenia. W testach kilka słów podsumowania o każdym z tych coolerów. Zacznę od Wrighta Aspire'a, który dostajemy w komplecie z procesorem np. Ryzen 7 1700. Bardzo dobre chłodzenie boksowe. Jeżeli nie planujemy podkręcania naszego procesora, jeżeli procesor pozostanie w ustawieniach stokowych, bardzo dobrze schłodzi nam ten procesor, nawet podczas pełnego obciążenia. I co najważniejsze, kultura pracy tego właśnie schładzacza, coolera, pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Jest bardzo cichy i przyjazny dla użytkownika, nie będzie nam szumiał w komputerze. Natomiast POC procesora niestety powodował restart komputera. Jeżeli tylko temperatury procesora
dobijały do 90 stopni, komputer się resetował. Także do OC nie polecam. Niestety, moi drodzy, nie podkręcicie za bardzo swojego procesora na tym schładzaczu, na tym coolerze. Teraz Wright Max, moi drodzy. Powiem tak, chyba jedno z większych rozczarowań w tym teście, w zasadzie to jedyne rozczarowanie w tym teście, bardzo głośne chłodzenie przy pełnym obciążeniu potrafił się rozkręcić do prawie 3000 obrotów. Dokładnie tam było chyba 2880 obrotów na minutę i też bardzo głośne chłodzenie. 45,5 dB przy pełnym obciążeniu na podkręconym procesorze jest bardzo złym wynikiem dla tego coolera. A szkoda, bo podstawa jest cała miedziana, są cztery heatpipy zatopione w tej podstawie i mógłby być całkiem dobrym schładzaczem. Jeżeli ktoś nie podkręca procesora, to jak najbardziej mu ten cooler również wystarczy do schłodzenia jego jednostki. Natomiast przy podkręcaniu absolutnie nie polecam tego coolera. Fortis trójeczka, bardzo dobra konstrukcja dla chłodzenia procesorów Ryzena. Bardzo wysoka kultura pracy i bardzo dobre również osiągi temperaturowe na podkręconym procesorze. Także jak najbardziej ode mnie leci rekomendacja dla tego Fortisa trójki. Co ciekawe, od jakiegoś czasu Silentium PC dodaje od razu w komplecie z Fortrisami trójkami już zapinki do platformy AM4. Nie trzeba dodatkowo wysyłać prośby o przysłanie tego. Mamy to już od razu w komplecie. Chłodzenie bardzo ciche, niecałe 40 dB przy podkręconym procesorze i temperatury też na bardzo ładnym poziomie utrzymywały się. Także myślę, że będzie to dobra propozycja, szczególnie, że to chłodzenie nie jest drogie, około 140 zł. Oczywiście linki do tych chłodzeń znajdziecie pod filmem w opisie, więc myślę, że warto zastanowić się nad tym Fortisem trójką od Silentium PC. No i na koniec zintegrowane chłodzenie cieczą Be Quiet Silent Loop 240. Bardzo dobre temperatury po podkręceniu procesora rzędu 66 stopni, lepsze o kilka stopni od temperatur, które osiągnęliśmy na Fortrisie trójce. Co do głośności, również bardzo podobny poziom do Fortisa trójki, 40 dB. Przypominam, że tutaj mamy dwa wentylatory Silent Wingsy dwójki zamontowane na radiatorze Be Quieta, więc duże brawa za głośność, a raczej za kulturę pracy tego zestawu od Be Quieta przy schładzaniu podkręconego Ryzena. Także jeżeli macie na wydanie większą kwotę niż na chłodzenie powietrzne, jeżeli potrzebujecie faktycznie zejść z temperaturami jeszcze o kilka stopni niż na chłodzeniu powietrznym, to zdecydowanie polecam ten zestaw od Be Quieta 240. Wystarczy nam całkowicie 240, nie musimy kupować 280. Wszystkie ustawienia dzisiaj pokazywanych chłodzeń, a raczej ich wentylatorów, były domyślne. Absolutnie nie ustawiałem żadnych krzywych pracy wentylatorów. To jak zestaw odpalił z danym chłodzeniem, to jak płyta główna sobie ustawiła obroty wentylatorów, tak to pozostawało w teście. Ponieważ większość osób nie grzebie w biosach, nie zmienia ustawień wentylatorów, nie chce się tym bawić, dlatego pomyślałem właśnie, że taki test będzie bardziej praktyczny dla Was. Oczywiście z tą głośnością można jeszcze zejść w przypadku na przykład Fortisa trójki bądź też układu Be Quiet Silent Loop 240, ustawiając krzywe wentylatorów według własnego uznania, troszeczkę je obniżając, ponieważ te prędkości, które na przykład wentylatory osiągają na Be Quiet Silent Loop 240, absolutnie nie są potrzebne do schłodzenia tego procesora do takich samych temperatur, które widzieliście w testach. Co do Be Quieta, jeden jedyny minusik, że nawet w tym momencie kupując nowy zestaw Silent Loopa 240 w sklepie, nie dostajemy w komplecie do niego zapinki do soketu AM4 i trzeba napisać na stronie Be Quieta prośbę o przysłanie takich zapinek, oni wysyłają nam gratis. Natomiast niestety jako dowód tego, że potrzebujemy to pod platformę AM4, soket AM4, musimy wysłać im zeskanowany dowód zakupu płyty głównej z podstawką AM4. Ode mnie to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że dobór chłodzeń będzie teraz dla Was mniejszym problemem i będziecie wiedzieli, dla kogo będzie bardziej odpowiednie takie czy też inne chłodzenie dla procesora Ryzen.
Dzięki za oglądanie. Jeżeli się filmik podobał, dajcie kciuki w górę. Nie zapomnijcie jak zwykle o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, Videoblog Tech. Witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj mamy odcinek troszeczkę naukowy. Korzystając z okazji, że